sobotnie popołudnie teren przy świetlicy w Kunowicach stał się miejscem wydarzenia pod nazwą Zakończenie Lata. Zakończenie lata w Kunowicach, integracja mieszkańców, piękna pogoda. Mam nadzieję, że atmosfera będzie miła i zabawa będzie cudowna. Także życzymy sobie pięknej, wspaniałej zabawy. Oczywiście Rada Sołecka i Sołtys. A mamy też, pierwsze co chciałem powiedzieć, to podziękować oczywiście sponsorom, bo bez nich trudno by było zorganizować taką imprezę. Oczywiście sponsorem dzisiaj zespołu, który występuje jako zespół główny Impuls, jest ZUO International. Oczywiście jest wspaniały państwo Wlaźla, którzy zawsze mi serdecznie pomagają i bardzo im za to dziękuję. Oczywiście pan Tomek Grabowski, oczywiście tutaj kolega Arkadiusz Keralus, który również nam bardzo pomaga, także to może tyle o sponsorach, ale mam nadzieję dzisiaj, że będzie wspaniała atmosfera. Oczywiście Gosia, która pięknie to wszystko będzie prowadzić, zaszczyciła nas swoją obecnością. Atmosfera jest fenomenalna, pogoda dopisała, a to jest 100% udanej imprezy. Cieszę się bardzo, że Paweł zaprosił mnie dzisiaj tutaj do państwa. Kunowice są przecudowne, słoneczne, wszystkich witają, wszystkich witają. ZUO International i Fundacja Sireco to sponsor główny kunowickiej imprezy. Dzisiaj ZUO International i Fundacja Sireco zaprosiły mieszkańców Kunowic do wspólnej zabawy i warsztatów. Naszą ideą jest tak, aby poprzez zabawę pokazać, że recykling i segregacja odpadów, poprawna segregacja odpadów to bardzo ważna rzecz i taka wspólna rzecz, którą należy robić dla dobra naszego środowiska. Dlatego dzisiaj podczas warsztatów pokazujemy, jak na przykład można powtórnie wykorzystać butelki PET, wiaderka po owocach czy warzywach. Powstają z nich rewelacyjne doniczki, w których następnie dzieci i mieszkańcy Kunowic sadzą razem z nami rośliny. Chcemy w ten sposób pokazać, że warto być blisko natury, ale też warto segregować odpady, że jest to niesamowicie ważne. Oprócz tego przy wykorzystaniu różnych materiałów, które są już tak naprawdę odpadami, pokazujemy, jak można z nich zrobić inne rzeczy. Czyli dzieci robią między innymi z różnych takich rulonów tekturowych, różnego typu grzechotki, kije deszczowe i w ten sposób pokazujemy, że czasami zamiast coś wyrzucać, można nadać temu drugie życie, odzyskać to w ten sposób, ale jeżeli coś już musimy wyrzucić, to należy to wyrzucić w odpowiedni sposób, biorąc pod uwagę, jakie są zasady poprawnej segregacji odpadów. Nieprzypadkowo tematem dzisiejszych spotkań i warsztatów z dziećmi jest sadzenie roślin. Przy okazji rozmawiamy o tym, skąd się bierze kompost. Kompost jest to produkt, który jest tworzony ze wszystkich zielonych odpadów z naszych domów, więc też staramy się podczas tych spotkań z dziećmi pokazywać, jak on wygląda i uświadamiać, jak ważne jest segregowanie tego bezcennego tak naprawdę surowca, bo on całkowicie podlega kompostowaniu, a następnie może być wykorzystany właśnie do sadzenia roślin, do ulepszania ziemi w naszych ogródkach. Bardzo ważne jest, aby zwracać na to też uwagę podczas segregowania odpadów. Bioodpady jest to produkt, który całkowicie ulega biodegradacji, kompostowaniu i może być ponownie wykorzystany. Występy artystyczne, warsztaty ekoedukacyjne, loteria, tańce, gastronomia, czyli dobra zabawa przeplatana edukacją. Budujemy nasz dom na piasku, cena nie gra roli dziś. Kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic. Chcę pozbierać znowu myśli, słyszeć bicie naszych serc, widzieć ile szczęścia w sobie. Jak widać, bogaty rozrywkowo, ale i edukacyjnie program pożegnania lata w Kunowicach miał dla każdego z uczestników coś ciekawego. I tylko szkoda, że lato już pomalutku dobiega końca.